Kariera od zera dla osób wspierających. Dzień dobry. Witam was bardzo, bardzo serdecznie na kanale VRC i zapraszam na kolejny odcinek Football Manager 2024. Przypominam tylko od strony technicznej, że piłkarzami w tej karierze, którzy podróżują z nami poprzez kolejne kluby, są właśnie osoby, które finansowo kanał wspierają. Więc, aby do nas dołączyć, trzeba to zrobić czy to tutaj, czy to na serwisie Patronite. A potem w sekcji komentarze, najlepiej pod tym odcinkiem, się z nami przywitać, napisać imię i nazwisko swojego piłkarza, który miałby tutaj do nas dołączyć i pozycję, na której miałby grać. Serdecznie zapraszam. No, a my jesteśmy w tym momencie w trzeciej lidze szwedzkiej z ekipą United Nordic. Jak pamiętamy, no ostatnie dwa mecze troszeczkę słabiutko nam poszły, ponieważ przegraliśmy z Umeą 2-3, a potem tylko remis z Östersunds 2-2 na własnym stadionie. No więc można było troszkę chyba lepiej to zagrać. Szczególnie biorąc pod uwagę, że ostatnie jeszcze wcześniej spotkania 6-0, 2 więc to nam jakby pokazywało, że jesteśmy bardzo silni. No ale Okazuje się, że gdzieś tam te topy się mogą e, przytrafić. Natomiast, jeżeli chodzi o tabelę, mamy wciąż przewagę 9 punktów nad Gefle na 9 kolejek przed końcem, 11 nad Umeą. Także zobaczymy. Jeżeli dzisiaj wszystko poszłoby zgodnie z planem, jeżeli dzisiaj wygralibyśmy mecze z Solentuną, to jest mecz wyjazdowy, plus u siebie z Carlsbergs, no to generalnie mam nadzieję, że wszystko wróci do porządku, Zaczynamy zatem. Adrian Wójcik na bramce. Dalej prawa strona obrony to Dawid Melnarowicz. Tutaj kobyłka na stronie lewej. Na środku obrony Bąkowski i Kowal. Na środku pomocy będziemy mieli e, Eryka Kozickiego i Adama Sekulskiego. Tak, w takim właśnie ustawieniu na prawej flance Kwiatkowski, na środku zaraz za napastnikiem Kwasiborski, na stronie lewej Michał Musiał i w ataku Rafał Kaleta. No coraz mniej mamy tutaj tych rezerwowych. Cały czas ktoś nam podkupuje tych naszych wspaniałych piłkarzy niestety. No ale mam nadzieję, że uda nam się ten sezon dokończyć składem, który widzimy tutaj na na, 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 na ekranie Dobra, zaczynamy spotkanie wyjazdowe Oj, tu musimy mieć jeszcze jednego piłkarza Wyszkolonego w klubie, więc niech to będzie Wracający po kontuzji Maksumański i teraz spokojnie Możemy zaczynać spotkanie w ramach 22. kolejki Trzeciej Ligi Szwedzkiej Solentuna pod wodzą Andreasa II kontra United Nordic Pod wodzą Piwarskiego Zatem kibice oczekują zwycięstwa Ja oczekuję zwycięstwa Dobrze by było nie zawieść ani jednej, ani drugiej e, strony. W strojach e, granatowo-ciemnych takich bardzo mocno ekipa gospodarzy, natomiast na czerwono-czarno United, Nordic, co nie ukrywam, że po tym sezonie dobrze byłoby już chyba zmienić klub. Mieliśmy Colwyn Bay, mieliśmy Wexford Football Club, teraz United, Nordic. No i dobrze by było wejść już w jakiś taki futbol, bym powiedział, bardziej poważny, bo na razie jednak włóczymy się po klubach e, półzawodowych. Zaczynamy spotkanie na Solentuna Fallen w Solentunie. No, ciężka nazwa stadionu, ale on jest, on istnieje, on wygląda w ten sposób taki bardzo kameralny jak to w tych amatorskich czy półzawodowych ligach, szczególnie skandynawskich. No i zaczynamy. Zespół Solentuny to jest zespół, który zajmuje miejsce piąte. Generalnie piłkę grać, w piłkę grać potrafią. Teraz z rzutu wolnego trafili w słupek. Więc byli bardzo blisko, żeby nas zaskoczyć. Na szczęście to się im nie udało. No i mamy Falangę. O, ciekawe nazwisko dla obrońcy Falanga, right? Zobaczmy, Mahala, czy tu będzie jakaś akcja. Sabo, kontuzjowany, ale dobrze zagrywa do Falka, tam się otwiera cała lewa strona. Falk w polu karnym, wycofanie piłki do Galadimy, ale przejął Kwasiborski. Mamy też Kwiatkowskiego. Kwiatkowski do środka. Kwasiborski przedłuża do Sekulskiego, ten do musiała, a musiał tam próbuje lewą stroną, ale mana do The Wrighta na szczęście podaje dobrze. Kwasiborski do Kwiatkowskiego. Może być szansa na 1-0, ale Kwiatkowski niepotrzebnie chyba się pokusił ostrzał z tak ostrego kąta, miał tam na środku Czekającego na piłkę kaletę, no ale niestety go zlekceważył, może nie zauważył, może nie chciał go widzieć. W każdym razie akcja. Zmarnowana, kobyłka, Kwasi No, panowie, czas na gola, bo potrzebujemy bramek, potrzebujemy tutaj punktów, potrzebujemy wygrywać, żeby sobie tą drogę do awansu na zaplecze ekstraklasy szwedzkiej otworzyć. Kwiatkowski, Kwiatkowski teraz na prawej flance. Dobre zagranie do Kwasi Borskiego. Kwasi Kwasiborski dośrodkowuje, kaleta. Zdjął mu falanga piłkę z głowy. Jeszcze musiał. Jeszcze jedno podanie. Kwasi nie ma tam strzału, Kwiatkowski. Kwasi do Sekulskiego, ten do musiała, ma piłkę na prawej nodze. Dogrywa tam w bramkę, ale widzieliśmy, że był offside. Nie wiemy kogo, bo nie ma powtórki. W każdym razie bramka nieuznana. Tam nawet bramkarz stanął, nie bronił specjalnie, bo już było po gwizdku arbitra Magnetorpa. Czyli głównego rozjemcy tego spotkania. I teraz będzie Falk w pole karne. Nie ma tam nikogo, kto by pilnował na długim słupku Svenssona Zupełnie niekryty gracz Solentuny. No i było wielkie zagrożenie, ale na szczęście nie trafił. No tutaj nam się robi problem w tej drugiej części sezonu, bowiem zaczynamy tak grać mocno niepewnie w tych meczach. Znaczy, były mecze, gdzie naprawdę no 8 goli strzelonych, 6 goli strzelonych, i to całkiem niedawno, bo nieco ponad miesiąc temu. A teraz, a teraz problem. Z tym, żeby zatrzymywać rywali, oni coraz śmielej atakują lidera trzeciej ligi szwedzkiej. No, i tutaj z tymi zespołami czołowymi, jak Ostersunds, Umea, Gefle czy teraz Solentuna, mamy spore problemy. 36 minut tego meczu za nami. Bartel, Bartel pod pole karne, mahala, mahala do Galadimy, Galadima, ale tam wyjął go Kaleta. Kaleta nie tylko jest znakomitym napastnikiem, ale jak widzimy, też potrafi piłkę odebrać Galadima do Sabo. Sabo teraz tutaj szuka. E, brońców. Galadima do Falangi. Falanga będzie rozgrywał przez Wrighta. Wright do środka. Jest znowu Galadima. Falanga. Czekamy na odbiór piłki. Czekamy na jakieś akcje ekipy United Nordic. Galadima do Falangi. Falanga teraz przez środek. Jest Falk. Sabo tu się znalazł. Już tam wychodzą gracze. No właśnie. Sodergen i 1-0. Hugo Sodergen i niestety, ale United Nordic przegrywa 0 do Jednego. No, coś się popsuło, coś nie działa. Te nasze tryby znakomicie na oliwione jeszcze parę tygodni temu, no teraz zgrzytają, zardzewiały, są niedrożne, jest problem, jest problem i trzeba, i trzeba na to reagować. Tutaj mówię szczególnie do piłkarzy, bo jakieś tam sytuacje w tym meczu były. Mówię jakieś, bo to nie były jakieś tam stricte stuprocentowe, no ale jednak dobrze byłoby. Dobrze byłoby odpowiedzieć teraz wójcik, dobra interwencja. No gdyby to wpadło, to mielibyśmy solidny problem. Na szczęście nie wpadło. Bartel. Bartel, będzie lewa noga, piłka odchodząca, Dalen, Bonkowski to będzie wybijał. Mahala pod polem karnym, Machala, zobaczmy, kwiatkowski interweniuje, right? Nie, też tą piłkę zbiera. No, 42 minuty za nami, tak? Dobiega końca pierwsza połowa, a my niestety po raz kolejny nie potrafimy tutaj objąć nie, prowadzenia. Zbliża się do nas Gefle, Umea. Będzie problem, jeżeli my tego meczu nie odwrócimy. Będzie ogromny problem, jeżeli my w tym meczu nie. Zapunktujemy, bo e, proszę państwa, tutaj, tutaj ta nasza pozycja, mimo że wciąż pierwsza i mimo że cały czas jesteśmy liderami i faworytami w walce o ekstraklasę szwedzką, e, jej zaplecze właściwie, a potem dopiero ekstraklasę, no to niestety coś tutaj mówię, zaczęło nam, zaczęło nam e, zgrzytać. Melnarowicz, dobrze do Kwiatkowskiego. Kwiatkowski w polu karnym, ale Svensson piłkę odbiera. Nie było tam oczywiście faulu, nie ma też mowy o rzucie karnym. Podyktowany przez pana Magnetorpa Sabo, Sabo kontuzowany Ale nic sobie z tego nie robi trener Ekipy gospodarzy, cały czas go trzyma Na boisku, on ma dobrą ocenę Dobry występ, no więc czemu, bo Po co go zmieniać, lepiej zaryzykować jego zdrowiem Galadima do Falka Falk teraz do Sabo, Sabo przedłuża do Bartela No ta akcja bardzo szybko i Melnarowicz Fauluje, no naprawdę, jak nie idzie To nie idzie każdemu, przecież Melnarowicz To była nasza ostoja defensywy Prawda, zawodnik też, który potrafił Mnóstwo bramek zdobywać, a teraz nawet on, nawet on zawodzi. Falanga 2-0. No, tutaj mamy olbrzymie, olbrzymie problemy. Dominik Falanga, jak na nazwisko zacne przystało, heh, zdobył gola. No, tutaj mamy oczywiście w tym momencie ogromny problem, bo Gefle dochodzi nas na 6 punktów. Już tylko Umea traci 8 oczek i 10 Ostersunds. Także tu będzie walka prawdopodobnie do samego końca, no nic, zróbmy zmiany bo generalnie to nie mamy tutaj na co e, czekać Iwen Jackson, e, Maćkowiak Zakwasiborskiego, Dawid Wola na lewą stronę zamusiała, no i coś nagle przestało działać, taka jest prawda ale walczmy, walczmy, musiał w pole karne. jest tam Kaleta, mamy musiała, może jakaś akcja bramkowa, niestety zablokowane dośrodkowanie i mamy tylko rzut rożny i panowie, panowie, czas się obudzić, naprawdę czas się obudzić, bo to jest ostatni taki moment kiedy my możemy coś tu zrobić, Sekulski próbował z dystansu, widzi, że nie idzie z akcji, więc próbuje strzałem za polakarnego. Był to mierzony strzał Niemalże trafił w słupek, ale tutaj zabrakło nam kilku centymetrów. Zażądaj więcej. No, Kowal, będzie dośrodkowanie. Piłka dochodząca. Lewa noga Melnarowicz. No i tutaj z główki też mu nie idzie, chociaż mówię, już takie bramki po stałych fragmentach gry on. Zdobywał 69 minut tego meczu z nami Hagman. Hagman do Sabo. Sabo teraz jest tutaj też Galadima, Dalen. No, czy to będzie akcja Bramkowa kolejna Solentuny, czy jednak potrafi United odebrać i skontrować? Chyba tak, bo tu mamy niedokładne zagranie graczy gospodarzy. Jackson, Jackson do środka, jest Sekulski, można to rozciągnąć. Tak też czyni e, Sekulski, wola, Sekulski, e, Maćkowiak, dobra sytuacja nam się tu buduje. Będzie piłka w pole karne, Melnarowi, Jackson zablokowany strzał. No i Sabo tutaj odzyskuje tą piłkę. Bezproblemowo. Dużo strzałów, dużo sytuacji, ale one były słabe. No 0,59 na 11 strzałów to nam wychodzi 6% na strzał. To bardzo słabo. Melnarowicz to jakby ta statystyka strzałów, ona wygląda fajnie i ładnie. Ale jak już sobie sprawdzimy, jakie to były sytuacje, to już tak kolorowo nie jest. Sekulski, i tutaj Walinder. Kapitalna interwencja golki Solentuny. Więc nawet tutaj w takiej sytuacji nie potrafimy zdobyć bramki. Teraz Kowal może po rzucie rożnym. Jak nie idzie z gry, nie, bo tam muszalik przegrał, i znowu mamy corner, bo tym razem piłka ociera się o sabo. Tego zresztą kontuzowanego piłkarza. Jeszcze raz Kowal. Jeszcze jedno dośrodkowanie. Jeszcze raz pole karne. Nie ma tam strzału niestety. 11 minut do końca tego meczu. Panowie, panowie, budzimy się, budzimy się, bo 10 minut to jest bardzo, bardzo dużo czasu. I na pewno bramki zdobywać potrafimy. Tylko niestety ostatnio zbyt wiele ich tracimy. Sekulski. Dobrze tam do Dawida Woli. Dawid Wola się obraca z piłką na lewej flance. Dawid Wola. Wysokość pola karnego. Muszalik. Sekulski. Będzie kolejna sytuacja. Sekulski nad poprzeczką. Walinder tam pofrunął, ale nie musiał nawet tej piłki zbijać ponad bramką, bowiem Sekulski po prostu nie trafił. No i zapowiada nam się druga porażka w tym sezonie. Druga zresztą też chyba w tym miesiącu, eee, czy w okresie jednego miesiąca. Także wielkie, wielkie problemy, a tych strzałów jest dużo, bo jest aż ich 16. Tylko, że no, są bardzo słabe. Wstawaj, nie udawaj. Są bardzo słabe. Te, te strzały Te sytuacje nieprzygotowane No i też też golkiper ry, Rywala albo interweniuje jak w tym wypadku No to piłka bardzo łatwa Albo my po prostu W światło bramki trafić Nie możemy, Vaninder już na czas gra Udaje, że kuśtyka, udaje, że kuleje Udaje, że boli go lewa noga wy, Wyrzuca piłkę do Wimana No ale tu się już nic nie zmieni Przegramy ten mecz 2 do 0 Prawdopodobnie No i niestety, niestety, ale Zasłużenie mam takie poczucie, że nawet widząc tą liczbę strzałów, którą my oddaliśmy, czyli 17, no nie wydaje mi się, żeby to były takie dobre sytuacje, czy nawet jedna była, no niby dwie okazje były, ale to na liczbę strzałów, którą oddaliśmy, jest zdecydowanie za mało. Więc jeszcze poczekamy z tym składem, jeszcze spróbujemy zagrać kolejny mecz u siebie z Karl Bergs w tym ustawieniu, to jest zespół, który jest na miejscu ósmym no jeżeli to się nie uda, no to już będziemy musieli podjąć radykalne zmiany, na razie mamy 16 zwycięstw, 4 remisy, 2 porażki mamy zdobyte 74 gole, ale aż 28 straconych, nie wiem co się stało z zespołem po tej przerwie letniej, jakoś nie domagamy nie potrafimy tutaj się zebrać w kupę i no niestety nie potrafimy też tych meczów wygrywać, punktować, kiedy mamy nawet przewagę jak w tym ostatnim meczu, jeżeli chodzi o liczbę strzałów, to nie potrafimy nawet jednego strzału skierować do bramki rywala. No i to jest wielki, wielki problem. Tym razem gramy u siebie na Ale Fussball Arena. Kapitalna pogoda, bo 27 stopni. Może Szwedzi nie są tak przyzwyczajeni, ale to jest do gry, do, na, nawet gorąco można by rzec. No ale mam nadzieję, że nie przeszkodzi nam to wygrać kolejnego meczu. Może tu Jackson za Kwiatkowskiego, może za Kwasiborskiego Maćkowiak. Tu zrobimy jakieś zmiany. Może komorniczak za ostatnio bardzo słabo grającego nie, Michaela Kowala. No, może takie zmiany nam tu pomogą. Zobaczymy, zobaczymy, oby to się, się przekułowy zwycięstwo, bo dzisiaj będziemy absolutnym faworytem tego spotkania. 16 goli Kwiatkowskiego, 16 goli Kalety. Na miłość Boską mamy kapitalnych strzelców, kapitalnych wykańczających akcje zawodników, a nie potrafimy tego przełożyć na na gole. No nic, yy, mówię, damy szansę jeszcze. A potem jakieś ewentualne radykalne zmiany. Chociaż w gruncie rzeczy, to jeżeli chodzi o taktykę, to my ją gramy od początku i ona nam tutaj w zasadzie dobrze to. O, komorniczak chce odejść. Nie, tutaj co mamy? Skorczewski. No, taki piłkarz by nam się przydał na pewno. To jeden z naszych zawodników, którzy są z nami od początku. Może warto by było jakiś transfer sfinalizować, ale nie no, już zostawmy to. Do kolejnego klubu, myślę, że. Czy do kolejnego sezonu, jeżeli tu zostaniemy. Jeżeli nie będzie oferty z innego klubu, to myślę, że to myślę, że to będzie nasza kadra zamknięta. No chyba, że ktoś odejdzie zaraz. Znowu zostanie jakaś oferta nie do odrzucenia, złożona w wysokości 1000 euro i nasz zarząd się tutaj podpali, skusi i sprzeda kolejnego piłkarza. Osłabiają nas w zasadzie. Co każde okienko, a potem wymagają, żeby. O, dokładnie się to wyświetliło, co ja powiedziałem, a ciekawe to jest, chyba mnie słucha FM. W każdym razie to już. No to jest wina zarządu, to to jakby. O, patrzcie, Fiorkiewicz odrzucona na szczęście. No jak wejdzie oferta 130 tysięcy, to pogadamy. Maćkowiak, zaakceptowana. 16 tysięcy. Ja po prostu nie mam już siły. Ja po prostu nie mam siły. Kolejnego zawodnika nam prawdopodobnie zaraz zabiorą. No jeżeli tak się stanie, to nic innego, a będziemy musieli po prostu zrobić transfer. Już po okienku transferowym. I sprowadzić trzech, czterech zawodników. No bo na miłość boską, my nie możemy. No Maćkowiak odchodzi oczywiście do Enskede. Enskede to jest zespół, który gra, to jest w ogóle ciekawe, w czwartej lidze. To Maćkowiak podpisuje kontrakt i odchodzi do czwartej ligi. Zamiast być z nami tutaj. Niesamowite to jest. No i straciliśmy właśnie ofensywnego na naszych oczach pomocnika. No tak, no, scouting. Lista życzeń. Czy Maćkowiak tu wskoczył od razu? Tak, wskoczył. To dobrze, żebyśmy o nim nie zapomnieli. Bo tu mamy wszystkich piłkarzy, którzy są z nami. Od samego początku. No i który z nich będzie musiał wrócić po prostu, tak? No ale to, to na następny odcinek sobie to przygotujemy przed meczem ze sklundą. Dobra, kolejna oferta, tutaj odrzucona, a tutaj oferta tu ja dobrze widzę. 103 ja nie rozumiem tego w ogóle. 130 tysięcy składa ofertę yy, Aik z Ekstra klasy, i oni to odrzucają, znaczy ja to odrzucam, a zarząd nie ma nic przeciwko. Ale takiej oferty nie odrzucają. To ma, to ma w ogóle sens? Przecież to nie ma sensu żadnego. To nie ma w ogóle żadnego sensu. Oferty 10 razy wyższe są odrzucane, a oferty niższe są akceptowane przez zarząd. Oni mają naprawdę coś z garkiem. No bo inaczej tego nie można y, skomentować, niestety. No ale trudno, my się skupmy na meczu z Karlsberg, który musimy wygrać teraz. Karl Bergs, bo ja to czytam jak piwo, ale to nie jest taka nazwa. Kolejne oferty są odrzucane, no i bardzo dobrze. Maksumański wznawia treningi, ale jeszcze chyba nie jest gotowy, żeby zagrać. Chociaż mówię, bramkarzami bardzo mocno chcemy rotować. No, zobaczymy, tak? Zobaczymy, co tutaj się wydarzy w tym meczu, a potem e, prawdopodobnie przed kolejnym odcinkiem ja tutaj zarządzę jakieś transfery, bo my nie możemy tak osłabioną kadrą grać, to jakby nie jest w ogóle możliwe do zrealizowania, także. Już jutro godzina e, nie wiem która, bo nie ma tu podane. Sekulski się nam e, rozwija, podobno tak mówią e, nasi członkowie sztabu. A my już 20 jednak tylko stopni będzie, nie 27 i nie będzie wiało. No więc na pewno przyjemniejsza pogoda do gry. Bo i chłodniej i bez wiatru. A 20 stopni to jest taka idealna. Też słonka nie będzie, e, za chmurkami ono tam sobie gdzieś tam się schowa, więc w porządku. Mam nadzieję, że ta dobra pogoda e, spowoduje, że my zagramy też dobre. Spotkanie zaczynamy. Oto skład, oto ustawienie. Może Kęsler by zagrał za Kozickiego? Może tu jest jakaś zmiana potrzebna? Zgłaszamy zespół i gramy. Panowie, ostatnie trzy mecze to jeden punkt. Słownie jeden punkt. To, co wam tu pokazuję. Także, no, jest to naprawdę bardzo żałosny wynik. Biorąc pod uwagę nasze możliwości, naszych zawodników i nasze umiejętności, które są zdecydowanie wyższe niż. Całej reszty pozostałych ekip w tej trzeciej lidze, dlatego tu się musimy teraz pozbierać. Bo u siebie z ósmym zespołem to wygrywać trzeba, po prostu trzeba. I mam nadzieję, że po tym meczu będziemy mieli 55 punktów. Chociaż rozpoczynamy od strzału zawodników yy, gości, no coś się tu posypało ewidentnie. Yy, znaczy, posypał się skład, kadra. Kadra się posypała, to przede wszystkim, ale jakby no nie możemy tego yy, zwalać na transfery. Bo oczywiście jesteśmy bardzo w tym momencie ograniczeni personalnie i kadrowo Ale no mamy zawodników w pierwszym składzie, którzy powinni robić robotę I mecze wygrywać, a mimo wszystko to się niestety nie dzieje No ale dobra Kone, Kone w pole karne. jest tam strzał, a właściwie próba Musiał wybija pod nogi Kawalicia Porchalson do Kawalicia będzie zagrywał do Bodena Boden, Boden, ale Kwasiworski tam sobie chwilowo tylko na, na, na sekundę, dwie poradził, a potem już niestety nie było czego zbierać, więc na razie trzy strzały gości, a teraz my mamy rzut rożny, no i czekamy na gola, bardzo nam potrzebnego, 11 minuta, musiał w pole karne i poprzeczka, Kwasiborski jeszcze tam próbuje, ale piłka ląduje na e, bramce, na bramce, nie w bramce, a na bramce, dwa strzały niecelne, ale bardzo dobre dwie sytuacje, nie, które no powinni byliśmy wykorzystać, ale niestety się to nie udało. Braten, Sejrup, Sejrup pod polem karnym, strzał z dystansu, ale jeden z naszych zawodników wystawił nogę. To był chyba Komorniczak i zablokował to uderzenie. Johnson jeszcze Karlbergs będzie kontynuował tą akcję. No, chyba że odbierzemy piłkę i przeprowadzimy jakąś kontrę. Jest tutaj Kawalicz, dobrze Kaleta, Kancler, ale Kancler tam gdzieś konego oszukał. Sejrup, Sejrup, ostry kąt. Powiem wam, że nie rozumiem tego. Nie rozumiem, co się stało z zawodnikami po, po tej przerwie czerwcowej, bo to od tego czerwca zaczęły się problemy. Chociaż tu mieliśmy jeszcze dobre mecze, ale teraz, teraz w sierpniu i końcówka lipca to jest katastrofa. Tracimy jak dzieci te piłki, nie gramy nic absolutnie. Zaraz nas Gefle dogoni i przegoni, no będą potrzebne wzmocnienia naszych piłkarzy którzy są w innych klubach musiał Melnarowicz poprzeczka no ile my mamy też pecha w tych meczach trzeba przyznać poprzeczka setka zmarnowana niebywałe Bąkowski ale walczymy walczymy bo ja cały czas w ten zespół wierzę mamy Kenclera Kencler do prawej strony malnarowi Jackson na wysokości pola karnego Jackson będzie chyba do Jest tam Kaleta, ale broni pewnie Piłkę Lundę-Owsztajt Łapie właściwie tą piłkę Lundę-Owsztajt Który sobie to spokojnie z Kaletą poradził No ale wiadomo wyższy zasięg Ramion robi swoje Kobyłka musiał Musiał do Kwasiborskiego, Kwasiborski do Kalety. Nie wiem, czy nie było spalonego, jeżeli nie, to wreszcie mamy gola Rafała Kalety i asystę Kwasiborskiego. Brawo, brawo, wierzyłem w Was, jak mówiłem, i mamy w tym momencie wyrównanie na 1 do 1. Wielkie, wielkie brawa. To nam na pewno e, dużo, dużo pomoże. Porchalson, Braten, e, wycofanie piłki do Jonsona. Ten do Melina. Melin teraz do przodu. Tu mamy kobyłkę. Mamy też Bodena na prawej flance. Boden się rozpędza. Boden oszukał tam naszego zawodnika. Wypi. Ach, ta wybija piłkę Melnarowicz w ostatniej chwili. Sekulski. Zobaczmy. Do Kwasiborskiego. Ten do Kalety. Kaleta domusiała. Musiał teraz pod polem karnym do Sekulskiego. Sekulski domusiała. Jest Kaleta. I gol! Na 2 do 1. Brawo! Nareszcie. Zaczęło to działać, i wygląda to w ten sposób, dokładnie jak przez większość tego sezonu: czyli mnóstwo akcji ofensywnych do przodu, kilka podań, i jesteśmy w polu karnym rywala. A tam wykańcza albo Kaleta, albo Kwiatkowski, no czy inny piłkarz, ale w mniejszym e, powiedzmy stopniu. E, zatem teraz tak, teraz to już wygląda zdecydowanie dla nas lepiej. Kone, Kone będzie dośrodkowywał piłkę, jest tam Sekulski, mamy też Bratena, mamy Kone. Kawalić pod polem karnym Melin, trzeba to odeprzeć. Dobrze, dobrze, tu się już nic chyba złego nie wydarzy. Natomiast tak, potrzebujemy trzeciej bramki, a najlepiej trzeciej, czwartej i jeszcze piątej, żeby to spotkanie po prostu pewnie, pewnie wygrać. No, 55 punktów to już troszkę lepiej. To nam dałoby troszkę oddechu, ale najpierw to my ten oddech musimy w tym meczu złapać. Tu wybita piłka przez Błąkowskiego. Bardzo dobra interwencja. Zatrzymany koné, no i mamy, mamy out dla. Eee, Karlberg z BK w tym momencie, ale Sekulski tam sobie widzimy poradził, Kobyłka Kwasi borski teraz tylko nie stracić, ale za mało tu jest piłkarzy, nie, tylko że my gramy taką bezpośrednią naprawdę piłkę, gdzie no trzeba to szybko transportować w okolice pola karnego długimi podaniami Jackson, Hermanson, do bramkarza, Lunde Ofsztart łapie po tej główce swojego obrońcy. No więc na razie się nic nie zmienia. Na szczęście się nic nie zmienia. Na szczęście prowadzimy 2 do jednego. Jackson tu wyskoczył z zapleców trupa. Być może te zmiany w pierwszym składzie dały nam teraz efekt. Efekty, bo jednak trzech zawodników z pierwszego składu powędrowało na ławkę. No i mamy Sekulskiego. Kaleta! Jaki cudowny gol Rafała kalety za pola karnego. Jaka bramka. Z 25 metrów mierzona i kaleta zalicza hatrika. I to e, hatrika klasycznego. W pierwszej połowie nie przeciętego żadną bramką rywala. 26, 27 i 34 minuta. 8 minut, które zamiotło Karbergs. Kapitalna forma kalety w tym meczu. Nareszcie się ten zawodnik obudził i to w takim najbardziej odpowiednim. Momencie, tak, no bo jednak no, potrzebowaliśmy tego zwycięstwa, czyli ja zakładam już, że go mamy że mamy to zwycięstwo, natomiast musimy jeszcze poczekać na na, na, na koniec meczu. Kwasiborski, dobry strzał, Lundeosztat broni No i mamy mamy cały czas dwa gole przewagi. Ale tu już widać, że jakość tych strzałów jest zupełnie inna, zupełnie lepsza, i to dwukrotnie niż w tym meczu poprzednim, kiedy tych strzałów było mnóstwo z kolei, ale fatalne były jakby w swojej jakości całej i okazałości te uderzenia. Do przerwy prawdopodobnie. Na e, futbol z Arena w Sodertelie będziemy mieli prowadzenie ekipy United, ale być może jeszcze je zdołamy e, powiększyć. Bąkowski, Kancler, Melnarowicz do Kwasiborskiego, już tam się pokazuje Jackson. Jackson w narożniku pola karnego, Jackson dośrodkowanie, Kaleta 4-1. I mamy 4 gole, Kalety 20 goli w tym sezonie. No, nasz snajper jest wybitny, naprawdę wybitny, e, piłkarz. Zatem no cóż, w ciągu tak naprawdę 16 minut kaleta zdobył 4 gole, wyprowadził United Nordic na prowadzenie. No i chyba już tego nie przegramy, nawet tego nie zremisujemy. Wydaje mi się, że mamy zwycięstwo w kieszeni. Jeszcze kaleta próbuje tam zaczarować w polu karnym, ale tym razem jednak się... Nie, nie udało, no, Kaleta ma już w tym sezonie 20 goli w poprzednim 23 pamiętamy go z Colwyn Bay, gdzie mnóstwo bramek nastrzelał, no, no, potrafi, potrafi to zrobić najważniejsze jest jednak to, że prowadzimy 4 do 1 i tak też do przerwy wynik tego meczu wygląda więc świetnie, tak trzymać panowie doprowadzić to do końca i będę zadowolony, kibice, których mamy dzisiaj naszych 130 na stadionie też będą zadowoleni, a tych 32 z Kalbergs no, ach co tam będziemy się nad nimi rozwodzić? Nie ma sensu, nie ma sensu. Najważniejsze jest to, że my prowadzimy i że jesteśmy bardzo blisko wreszcie przełamania tej fatalnej pasy trzech spotkań bez porażki. Trzech spotkań, w których dwa mecze przegraliśmy, a jeden zremisowaliśmy. Jeden punkt w trzech spotkaniach. No to zdecydowanie jest za mało jak na taką drużynę. 46 minuta. Spotkania United prowadzi 4 do 1. Uwaga, teraz trzeba wybić. Nie możemy stracić gola na początku tej drugiej połowy, bo to by jeszcze dało wiatr w żagle ekipie gości. To by spowodowało, że oni by jeszcze uwierzyli, ruszyli, a i żeby no mogli tutaj zrobić jeszcze nam podgórkę. Musiał, dobra piłka do Kwasiborskiego. Mamy dużo miejsca. Już tam jest Sekulski pod polem karnym. Ten do musiała. Musiał, będzie strzelał i piękna bramka po krótkim słupku. Prosto pod poprzeczkę i mamy 5 do 1. Życzyłbym sobie, żeby ta skuteczność była taka w każdym meczu, bo ona jest wybitna, ona jest znakomita. Oddaliśmy 8 celnych strzałów i zdobyliśmy 5 bramek, także no. Dzisiaj to wygląda naprawdę dobrze. Dzisiaj to funkcjonuje. Yy, ta nasza ofensywa w 100%. Expected goals 2,45 na 13 strzałów to jest bardzo wysoka średnia. Kone konie. Wójcik, a poprzeczka jednak, wójcik piłki nie dotknął, no niemal go ta piłka przelobowała i wparła mu za kołnierz, mamy 52 minutę, no to spotkanie już wygramy, to już wiemy o tym, pytanie kto jeszcze tu bramki będzie zdobywał dla, e, być może dla nas, być może dla gości, tego nie wiemy, ale e, no będziemy tu mieli, e, nie wiemy jeszcze, bo Gefle, Umea, on, oni może grają później, może jutro, jeżeli wygrają swoje mecze, to ta przewaga znowu będzie troszkę mniejsza, no ale ważne jest to, że wracamy do gry, że, że nie łapiemy takiego fa fatalnego w skutkach, pewnie kryzysu, który mógłby nas dopaść. Zawsze taka wygrana na przełamanie buduje morale zespołu i to się dzisiaj, to się dzisiaj dzieje. Konie w pole karne. Mamy tam Jacksona, piłka wybita, jest kawalić, ale też ta futbolówka opuszcza sobie spokojnie. Boisko, no i w 57. minucie, wynik 5 do 1 dla United Nordic. Kone, Kone dośrodkowanie, piłka odchodząca. Jest Sekulski, który wybija. Kone jeszcze w narożniku pola karnego. Kawalić do Purchalsona Purchalson pod polem karnym będzie wycofał do Hermansona z kolei. Tą piłkę zobaczmy: Hermanson do Porhalsona. Kawalić Kawalić do Sejrupa albo cawalić, nie wiem. I tutaj rzut rożny po interwencji Melnarowicza. Ale tak naprawdę to spotkanie mogłoby się dla nas zakończyć już teraz w tym momencie, bo tutaj raczej się nic nie wydarzy. Raczej my tego meczu nie stracimy. Karlberg z tutaj czterech bramek nie zdobędzie, chociaż mają sytuację. Jakieś, mają takie sytuacje, jakie my mieliśmy w poprzednim meczu z ekipą e, Solentuny, czyli dużo strzałów, ale tak naprawdę o bardzo kiepskiej jakości. KALETA! Poprzeczka ratuje teraz Carbergs. Mogło być 6 do 1, a mógł KALETA mieć 5 goli w tym meczu zdobytych. Także e, dobrze to wygląda. Naprawdę możemy być zadowoleni z przebiegu tego meczu, z tego, jak nasz zespół funkcjonuje, ale jeszcze pół godzinki, które musimy tutaj. Wytrzymać Komorniczak A zrobimy sobie myślę zmiany yy, Czyli wejdzie na boisko Dawid Wola yy, Wejdzie na boisko Kwiatkowski I wejdzie na boisko Kozicki O i to wystarczy Oczywiście ściągamy zawodników, którzy grają kapitalne spotkanie Jak wszyscy dzisiaj Może oprócz obrońców, którzy nie mają co robić A jak mają to dopuszczają do sytuacji A Kaleta ma ocenę 10.0 No to chyba dobrze To chyba dobrze Kwiatkowski wybija piłkę Mamy tu Kone, ale... Piłka przekracza linię boczną i czekamy na aut, który będzie wykonywał Boden. Braten, Boden, braten, do Melina. Ten do Hermansona. Mamy tu cawalicia. Jeszcze raz Hermanson. Uderza tam z dystansu. o, gdyby wpadło, a było blisko, no to byśmy mieli pięknego gola, bo to był bardzo mocny strzał i taki mierzony w okienko bramki w okienko bramki wójcika konę. Będzie jeszcze jedna centra, jest tam Kzatkowski wybita piłka. No próbują, próbują gracze gości i coraz więcej mają tych e, sytuacji, no jednak chyba troszkę za późno się e, mam wrażenie e, przebudzili, no bo jedną bramkę, dwie, to uwierzę, że byłby w stanie z zespół gości odrobić, ale cztery, cztery to się wydaje mało bardzo prawdopodobne, chociaż takie sytuacje oczywiście miały miejsce. Ale to no, specyficzne raczej spotkania, i tutaj bym się, chociaż no. Widzimy akcja za akcją ekipy Carbergs Chociaż mówię, te strzały cały czas takie bardzo, bardzo e, średnie e, przez nich wykonane. Teraz Boden, ale nie, no Wójcik w takiej sytuacji gola puścić nie może. E, to wiadomo i teraz będzie piłkę. E, nasz golkiper e, wybijał daleko, daleko, daleko. Przejmie ją teraz Kozicki. Dobra piłka od razu do Kwiatkowskiego i atakujemy trzema piłkarzami. Czterema, pięcioma, bo już tam się podłączył na lewej stronie musiał, Kęcler do Kwiatkowskiego, Kwiatkowski ma szansę na asystę, teraz musiał głową nad poprzeczką, no musiał wcale strzelić, nie musiał, ale chociaż się postarał, na szczęście jednak dla nas, to znaczy właściwie dla dla, dla, dla nas mamy teraz rzut rożny, wola w pole karne. jest tam Kaleta, jest tam Kwiatkowski, jest tam Bąkowski, ale nie ma strzału i teraz będzie gdzie są obrońcy? Ten czeka, patrzy, rozgląda się, nam kobyłka. Zamiast agresywnie ruszyć, kozicki, jest tutaj Sejrup. Sejrup no, ta bramka w końcu wpadnie, bo ona wisi od dłuższego czasu w powietrzu. Kone, nie, nie trafił na pustą bramkę. Niewiarygodne, no ale prawda jest taka, że tak, faktycznie ta bramka teraz wpaść powinna. Jednak, na nasze szczęście, ona nie wpada. Kwadrans do końca tego meczu. Yy, cały czas wynik 5 do 1, czyli dokładnie wynik, który jakby ustalił się w 47 minucie meczu i on teraz cały czas tam wisi. Kwiatkowski sam i Ofstadt broni. No, Kwiatkowski dawno gola nie strzelił, więc ma na pewno e, taki głód oddawania strzałów, zdobywania bramek. No, ale nie tym razem. Musiał jeszcze w pole karne Kwiatkowski. Naprawdę o nim nie słyszą. To to jest telepatia. Dopiero co mówiłem o tym, że gola nie strzelił. A tu mamy bramkę na 6 do 1 i to jest chyba, jeśli dobrze liczę, 17 gol... Kwiatkowskiego w tym sezonie Więc brawo, brawo, nareszcie troszkę Odżyjemy, nareszcie troszkę Nam tutaj e, e, Powiedzmy, roboty zostanie zrobione I nareszcie e, Będziemy się cieszyć z trzech punktów Chociaż mamy Kawalicza i mamy 6-2 Także no tutaj te wysokie wyniki Nie są jakby e, czymś wyjątkowym Mieliśmy niedawno 6-0 8-2 mieliśmy, kiedy sam rozgrywałem Spotkanie, a tu jeszcze Bramki mogą wpaść kolejne Nie jest to wykluczone Natomiast no, mecz jest już jakby rozstrzygnięty. Wola, wola, wola pod polem karnym, wola. Będzie ustawiał piłkę na lewej nodze. Nie wiem, czy nie był tam faulowany sędzia nic nie widział, więc nie. Póki sędzia nie gwizdnie, no to gramy dalej, oczywiście. Jak sędzia nie, nie gwizdnął, to nie ma karnego, tak? 83. E, minuta. Długie spotkanie, długie spotkanie, ale tu mieliśmy 35 strzałów z obydwu stron. Teraz będzie kolejny i gol Kalety. Gol numer, e, gol numer e, 5 w tym meczu. No więc występ Kalety dzisiaj bajkowy po prostu. Nota 10 MVP tego meczu. 5 zdobytych bramek. No wraca do swojej formy Rafał Kaleta. I dzisiaj ten zawodnik tak naprawdę daje nam zwycięstwo. Dwie minutki do liczba sędzia A No i to wystarczy chyba, bowiem mecz, jak mówiłem, jest już rozstrzygnięty. 7-2 wygrywa United Nordic. Dzisiaj mamy hokej w Sodertalie. No ale hokej, który kończy się trzema punktami, i to jest chyba najważniejsze. Brawo zespół, brawo Rafał Kaleta, brawo drużyna. Wygrywamy, przełamujemy i mam nadzieję, że to będzie. Trzy asysty musiała i gol też, warto zaznaczyć. Mam nadzieję, że to będzie już taka nasza, nasz początek drogi do. 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 do, do yy, mistrzostwa Kaleta 21 goli. No nic, yy, to kto został zawodnikiem meczu w końcu? Kaleta czy musiał? Zaraz zobaczę bo tu nam się też pojawia nazwisko Musiał, ale wydaje mi się, że jednak strzelec pięciu goli ma, yy, ma większe szanse, aby to MVP zgarnąć. Tak. Nie, mu misiał, misiał, Michał musiał. Michał musiał. <laughs> Michał musiał. No to brawo. Jednak trzy asysty i bramka, trzy takie kluczowe podania były istotniejsze. No nic, dziękuję Wam serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Życzę Wam miłego czwartku. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć.